Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Od Zera do Boksera. Tym razem chciałem Wam przedstawić trzy przyczyny, dla których Wasze ciosy są słabsze niż mogłyby być. Zapraszam. Pierwszą przyczyną, dla której nasze ciosy są słabsze niż mogłyby być, jest to, że generujemy zbyt małą moc. Teraz tak, czym jest moc? Moc to jest siła razy przyspieszenie z fizyki. To oznacza, że musimy być silni i musimy być w stanie jak najszybciej tą siłę wygenerować, czyli musimy być również szybcy. Tutaj pojawia się jeden problem. Problem pojawia się w momencie, w którym mamy zbyt słabe mięśnie brzucha, czyli nasz core, stabilizację centralną, mięśnie głębokie brzucha. Duża część zawodników zaniedbuje trening mięśni brzucha, myśląc, że skoro w trakcie walki gdzieś dostają uderzenia i jest wszystko w porządku, nie czują ich, albo pracują na siłowni, robiąc przysiady, martwe ciągi, to już nie muszą trenować mięśni brzucha. No niestety nie. W tym sporcie te mięśnie brzucha trzeba katować, żeby one były jak najwytrzymalsze. One muszą być silne, ale muszą być bardzo wytrzymałe. Ponieważ jeżeli będą wytrzymałe, będziemy w stanie generować moc przez dłuższy czas. I o to w tym chodzi. Mamy mocny brzuch, to generujemy moc. To jest bardzo istotne, ponieważ powiem to po raz kolejny, myślę, że po raz setny ogólnie, ciosów nie zadajemy z bicepsa, tak? Jest to popularne powiedzenie, nie trenuj brzucha, z brzuchem nie zajebie, już rób biceps. No nie, właśnie na odwrót. Róbcie brzuch, a nie biceps. Bo biceps nie bierze udziału w trakcie uderzenia. Jego zadaniem jest uginanie ręki, nie prostowanie. Jeżeli zadajemy cios, to bardziej pracuje triceps. Natomiast cała energia generowana jest tak naprawdę od dużego palca u stopy przez biodro, mięśnie brzucha na ręce kończąc. Wzmocnijcie mięśnie brzucha. Róbcie deski, wszelkiego rodzaju ćwiczenia stabilizacyjne, a Wasze ciosy będą mocniejsze. Kolejnym aspektem jest praca biodra. Duża część początkujących zawodników źle pracuje biodrami. Oznacza to, że kiedy zadają cios, to biodro nie pracuje w linii przód-tył, jak nasze barki, tutaj, a biodra, hop, hop, tylko ucieka to biodro gdzieś na bok. Zadając na przykład prawy prosty, to biodro ucieka do boku. Wtedy pojawiają się dwa wektory siły. Ręki. Tutaj, biodra, tam. Dwa wektory siły. To oznacza, że siła rozkłada się na te dwa wektory. Ponownie fizyka. Skoro siła rozkłada się na dwa wektory, oznacza to, że na wektorze, na którym nam zależy, będzie słabsza. Po prostu. Zobaczcie, pracujemy biodrami. Przód, tył, przód, tył. Nie kołyszemy nimi jak dziewczyna na tańcach. Prawda? Od boku wygląda to w ten sposób, że pracuję sobie biodrem tu, o, tu, a nie tu, nie tu, tylko tu. To samo z lewej. Bam! Bam, do przodu. Hop, hop, a nie. To, co robi duża część zawodników. Jeżeli wyeliminujecie ten błąd, Wasze ciosy będą zdecydowanie mocniejsze. Trzecia i ostatnia rada w tym filmie jest taka, abyście nie pchali Waszych ciosów. Duża część zawodników przepycha ciosy. Przecież one są słabsze. Te ciosy powinny być bardziej rzucane. Ok? Spójrzcie. W momencie, w którym mamy sobie tutaj worek, i ja uderzam, ja go przepycham, prawda? Ten cios będzie zdecydowanie słabszy, niż jeżeli uderzę w naturalny, normalny sposób. Wypycham tą energię, ale nie pcham. W momencie, w którym zaczynam pchać, duża część ludzi ma wrażenie, że ten cios jest mocniejszy, ale on nie jest mocniejszy sam w sobie. Wykładamy po prostu energię do pchania. Więc my tracimy więcej energii, a cios nie jest mocniejszy. To jest bardzo istotne.
ciosy powinny być dynamiczne. Pamiętajcie, że dynamika przy ciosie ma olbrzymie znaczenie w tym, jak on jest odczuwany przez przeciwnika. Im cios jest dynamiczniejszy, tym mniej siły musimy w niego włożyć, aby odniósł pożądany efekt. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał i te trzy proste rady coś wniosą do Waszego boksowania i będziecie w stanie poprawić siłę Waszych ciosów. Pamiętajcie, że siła bierze się w pierwszej kolejności z techniki. Im lepsza technika, tym mocniejszy cios. Teraz tak, prośba do Was. Jeżeli chcielibyście, abym ocenił Waszą technikę, możecie wysyłać mi filmy z treningów, ze sparingów, z walki z cieniem, czego Wam się podoba, z treningu bokserskiego oczywiście, na maila, który jest podany poniżej. Jeżeli tych filmów będzie dużo, to może nagram o tym po prostu oddzielny film, w którym będę mówił Wam o tym, jakie popełniliście błędy i jakie wyeliminować. A jeżeli mój internet zacznie w końcu działać, bo w tym momencie jest reklamowany, trwa to już tydzień, jeżeli rozpatrzę tę reklamację i zacznie działać, to zrobię to pewnie na live'ie. O ile się oczywiście zgodzicie. Trzymajcie się, cześć.